co wam powiedziałem wczoraj, rozpoczęła się wielka wyprzedaż na rynku Steam. W dniu dzisiejszym chciałem się zastanowić, czy będziesz jakiś lepszy czas, żeby inwestować i czy opłaca się inwestować właśnie w tym momencie. Trochę liba z ekwipunkiem, wbij kolejny trzy na Hellcase'a, otwieraj skrzynki oraz ulepszaj swoje skiny i teraz twój ekwipunek będzie jakoś wyglądał. Pamiętaj koniecznie o kodzie FIACO, który daje ci darmową kasę oraz o kodzie FIACO 15, który daje ci 15% bonusu do twojego pierwszego depozytu. Mega polecam. To co warto ci wiedzieć, to to, że podczas właśnie tych wyprzedaży najczęściej wtedy różne przedmioty lecą bardzo w dół, tak? Dlatego, bo ludzie po prostu wykładają kasę wtedy na grę. W związku też jest czym ceny najczęściej spadają, tak też było w tym przypadku. Na przykładzie grafki wam pokażę, że cena jej spadła z 8 zł do, uwaga, tej 7,13, także mamy dość duży spadek, to jest 1 złotówkę. Przy takich kwotach to jest naprawdę kawał. Na tym etapie musimy sobie popatrzeć, kiedy ta cena była mniej więcej podobna, tak? W związku też jest czym, jeżeli ta sama te 7,20, musimy sobie zobaczyć, że taka sama cena była pod koniec maja dopiero, tak? Można powiedzieć, że ten cały miesiąc hossy w pewnym sensie możemy sobie przeskipować, jeżeli nie wyłożyliśmy kasy wtedy, można właśnie wykładać teraz. Czy jest to dobry moment? Jak najbardziej tak. A czy będzie lepszy moment? Na tym się jeszcze trzeba zastanowić. I tutaj przykładu weźmiemy sobie skrzynię Breakout, która myślę, że będzie dobrym właśnie porównaniem tego, co się działo rok temu. Jeżeli sobie tutaj zbliżymy na wykres, ja już to akurat dokonałem, mamy dokładnie ten moment, kiedy zaczynała się promocja rok temu. Dokładnie bardzo podobne dni. Cena z 2,80 spadła, uwaga, do 2,60, tak? To nie jest gigantyczny spadek, aczkolwiek procentowo będzie on całkiem taki niebanalny. To, co się działo później, możemy zobaczyć, mamy jedną wielką hossę i ten moment, który mamy tutaj, to są tak zwane wakacyjne piki, tak? Właśnie o nich mówię tutaj. Powiedzmy to sobie właśnie długa połówka lipca, jakiś tam początek sierpnia. To jest właśnie moment, kiedy te ceny troszkę lecą sobie w górę. W związku też jest czym, patrząc z tej perspektywy, że kupujemy tam właśnie tą skrzynkę chociażby jeszcze taniej, tej za 2,60, a już po miesiącu mamy taką jedną skrzynkę za ponad 4 zł, jest to naprawdę fajna opcja. I czy czegoś takiego można się spodziewać w tym roku? A no według mnie doskonale tak, także moment, żeby właśnie wyłożyć kasę, według mnie jest teraz. Ile według mnie lepszego już nie będzie, gdyż trzeba wiedzieć, że póki co te ceny chyba spadły najbardziej. Nie wiem, czy jeszcze podczas promocji tak na dobrą sprawę jest szansa, żeby był jeszcze większy spadek. W związku też z czym polecam wykładać kasę jak najszybciej, przez względu na to, że jeżeli to już się powoli zacznie statkować, ludzie już trochę mniej będą jednak kupowali te gry, które są do właśnie na promocji, no to wtedy jest szansa, że ceny będą powoli wracały do normy i powoli będą szpikowały właśnie w kierunku tych wakacyjnych pików, o których to mówiłem. Tak wyglądają wakacyjne piki, mi się wydaje, że najlepiej będzie pokazać na skrzyni operacji Shattered World. W związku też z czym, jeżeli sobie zobaczymy na ten moment właśnie to rok temu, zobaczymy bardzo, bardzo podobną sytuację, a mianowicie mamy spadek wartości związany właśnie z początkiem promocji, tak? Tutaj spadek z około 6 zł do około 5 zł, także całkowicie krawo to wygląda, a następnie od tego momentu wielkiego spadku już potem mamy tylko i wyłącznie pik, który się pnie cały czas w górę, aż do, uwaga, 12 zł. Wiadomo, że nie możemy być aż takimi optymistami, że sprzedam największej góry, co największej hossie, także ja tutaj nawet myślę, że jeżeli nie to 12 zł, to myślę, że taki 10 zł spokojnie jest zasięgu, w związku też jeszcze kupując tą skrzynię, dajmy nawet za to 5 zł, podwajając to w ciągu jednego miesiąca, jest to całkowicie krawy deal. Także jeżeli masz jakąś wolną kasę, bo nie wiem, za świadectwo ci zapnęli rodzice czy coś takiego, no to polecam właśnie wyłożyć w tym momencie, przez względu na to, że tak jak to mówię, te ceny będą pikowały, jest to stosunkowo szybka, dobra opcja, żeby sobie właśnie coś tam jeszcze zarobić, tak? Co w sytuacji, kiedy masz już jakieś skiny, tak? Możesz też zapytać. No tutaj rady moje są dwie. Po pierwsze, absolutnie tego nie sprzedawaj teraz. To będzie największa głupota, którą możesz zrobić, bo tak jak ci pokazywałem, ceny różnych skinów czy też przedmiotów mega poleciały w dół. W związku też jeszcze sprzedając teraz, no to taka trochę lipa, tak? Jeżeli posiadasz jakieś to skiny, czy właśnie jakieś to skrzynki, polecam cię po prostu trzymać. Nie wymienię teraz w ten sposób, chyba że tam cię uda na jakiegoś fajnego trade'a załapać, czy coś takiego, no to wtedy też jest szansa i się najlepiej polecam wtedy zaopatrzyć w inne przedmioty. Jedną z najlepszych opcji, które możesz zrobić, to właśnie zainwestować w skiny z kolekcji, tak? Ja to jest tam akurat na operacji Sandmark, w sensie, przepraszam, na kolekcji Sandmark, czyli na tej, która weszła z poprzednią operacją, to jest Shattered Web. Jeżeli sobie teraz zobaczymy na to, co się dzieje z tymi skinami, również mamy taką bestę, tak? Czyli również mamy spadek, jeżeli sobie zobaczymy 3,20, wcześniej to było tutaj około nawet 4 zł, nawet powyżej 4 zł, więc całkowicie przyjemnie, coś takiego osobiście brał. Jeżeli sobie zobaczymy cały czas, te ceny tutaj będą pikowały i cały czas lecą w górę. W związku też z czym widzę bardzo podobny scenariusz, jak to pokazywałem przy okazji skrzyni operacji Shattered Web, która to właśnie tutaj się pieła na wartości, potem spadła i wystrzeliła w górę. Także jeżeli macie możliwość, polecam skiny z kolekcji, o tym już też mówiłem wczoraj, ale dalej przy tym stoję. Jak to pokazywałem na przykładzie skrzynki, jest szansa nawet na dwukrotność. Tego czegoś takiego nie będziemy mieli przy okazji skinów, aczkolwiek należy wiedzieć, że skin jest to również bardzo, bardzo dobra opcja. Cofając się chociażby takiego kała Heraldina, który teraz jest akurat w takim dosyć dobrym momencie. Bardzo dużo ludzi o nim mówi, bardzo dużo ludzi chce w niego inwestować. Zobaczmy, jaki to jest spadek, tak? Na przestrzeni tak na dobrą sprawę jednego miesiąca cena 73 zł spadła o 10 zł, tak? To jest jakoś około 15%. W związku też jest czym całkowicie dla nas korzystnie. Możemy zobaczyć, ten spadek największy już tutaj był odnotowany, tak? 64 zł, teraz już trochę pnie do 66 zł, aczkolwiek możemy dalej go łowić w jakiejś porządnej cenie typu 65-66 zł właśnie i liczyć na to, że on jeszcze sobie podrożeje. Podrożeje myślę, że do około 80, może nawet 90 zł, jeżeli biorąc pod uwagę te piki, także dalej jest to spoko opcja, aczkolwiek pokazywałem wcześniej lepsze, bo ponad dwukrotność, lecz trzeba wiedzieć, że tutaj takie tego typu właśnie rozwiązania, typu kała Headline, spełnia bardzo, bardzo ważną jedną cechę, a mianowicie to jest skin zarówno, którym gracie, czyli bo zarówno was cieszy oko, zarówno sobie z nim pykacie i tak dalej, nie kurzy się gdzieś tam w ekwipunku, nie jest zamknięty w jakimś pojemniku, nie zajmuje tylko i wyłącznie miejsca, tylko po prostu jest cały czas używany, co według mnie jest dość istotne. Pamiętaj, by wszelkie swoje inwestycje robić mega z głową i dokładnie przemyśleć i przeanalizować wszystko, w co chcesz inwestować. Przykładowo takie CS20K, wydawałoby się fajna opcja, wydawałoby się skrzynka, która ostatnio drżeje, a ona, zobaczmy sobie, w ogóle nawet nie odczuła tej wyprzedaży, tak? Jedne co tutaj, no nie mówmy, że to jest jakiekolwiek odczuł, to jest jednorazowy taki pik, aczkolwiek możemy zobaczyć, jak ich cena teraz tylko i wyłącznie przez to wzrosła. W związku też jestem w taką skrzynkę nie do końca opłaca się inwestować, patrząc przez grona wakacyjne piki. Po drugiej stronie barykady jednocześnie mamy jej sytuację, tak? Czy jest to dobra inwestycja długoterminowa? Ta skrzynia owszem, podrżeje, aczkolwiek nie ma tutaj
tej szans na jakąś dwukrotność. Nie ma tej szans na to, że ona będzie leciała, tak jak to chociażby skrzynia operacji Shutterwave, tak? Ta skrzynia po prostu jest dobrą inwestycją długoterminową. Jeżeli patrzysz w ten sposób, również opłaca się ją kupić i myślę, że na niej na pewno ładnie zyskasz. W tym momencie na pewno mnie busą, gdybym jeszcze nie wspomniał o nożach, tak? A mianowicie tutaj w tym przypadku akurat skupię się na Butterfly, gdyż według mnie jest to jedna z lepszych inwestycji. Chcesz dowodu? Proszę bardzo. Zobacz sobie, tutaj chyba dowód już masz i chyba nie muszę ci więcej o tym mówić. Jeżeli chodzi o nie, to nie zobaczymy jakiegoś większego spadku. Przez względu na to, że na rynku ich schodzi, jak sobie zobaczymy, jeden, może dwa w ciągu dnia. W związku też jeszcze na tym wykresie to nie będzie jakoś turbo widoczne. Aczkolwiek taka cena 2000 chociażby za takiego właśnie Nozfil w stanie filtercet jest całkowicie dobrym i można w niego wyłożyć, tak? Tylko jego wykładam jako inwestycję też długoterminową. Jego piki jakoś tak bardzo nie będą tutaj dotyczyły. Jeżeli sobie zobaczymy na to, co się działo rok temu, dokładnie tutaj w czerwcu, zobaczmy sobie, że tutaj tak na dobrą sprawę ten przedmiot się kompletnie pikami nie przejął. Ta cena owszem wzrosła, aczkolwiek potem rosła cały czas. W związku też jeszcze to nie jest taki przedmiot, który będzie bardzo podatny na te piki. Tak jak mówię, będzie to najbardziej podatne na te piki, będą według mnie skiny z kolekcji, będą na pewno skrzynki i też różne jakieś inne pojemniki.